4 grudnia wspominamy błogosławionego Adolfa Kolpinga, prezbitera. Adolf przyszedł na świat 8 grudnia 1813 roku w miasteczku Kerpen, leżącym między Kolonią a Duren, w rodzinie ubogich rolników. Jego ojciec, chociaż bardzo ciężko pracował, z trudem zapewniał utrzymanie żonie i 5 dzieciom. W tej sytuacji Adolf nie mógł nawet marzyć o gimnazjum. Jako 13-letni chłopiec rozpoczął terminowanie u majstra szewskiego w rodzinnym mieście. Następnie zdobywał praktykę zawodową w różnych warsztatach, by wreszcie podjąć pracę w kolonii. Poznał więc doskonale ówczesną sytuację czeladników i robotników w fabrykach. Wyzysk, niesprawiedliwość, nienawiść i poniżenie dla człowieka. To właśnie w tym czasie zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Pokonując wiele trudności i przeciwności losu, w 1837 roku rozpoczął naukę w kolonii i po 4 uzyskał świadectwo maturalne ze znakomitymi wynikami. Następnie Adolf studiował teologię w Monachium i Bonn, ukończył seminarium w kolonii i dnia 13 kwietnia 1845 roku otrzymał święcenie kapłańskie w kościele franciszkanów. W protestanckim mieście Wuppertal-Ebelfert, będącym ważnym ośrodkiem przemysłowym, rozpoczął pracę kapelana i katechety. Jako duszpasterz otaczał opieką wyzyskiwanych robotników i rzemieślników. Zetknął się tam też z Gesellverein, organizacją czeladników. Został duchowym opiekunem tego młodzieżowego stowarzyszenia. W 1849 roku poprosił o przeniesienie do kolonii i jako wikariusz tutejszej katedry założył przy pomocy zaufanych osób oddział Gesellverein. To stowarzyszenie czeladników stało się dzięki zapałowi, uporowi, poświęceniom i modlitwie założyciela punktem odniesienia dla wszystkich organizacji młodzieży rzemieślniczej w Europie oraz Ameryce Północnej. Dzisiaj międzynarodowa organizacja Kolpinwerk działa w 40 krajach i wciąż potrafi zdobywać młodych dla Chrystusa i przekazywać dziedzictwo swego założyciela następnym pokoleniom. Zaangażowanie społeczne Adolfa Kolpinga miało swoje korzenie w głębokiej wierze i chęci służenia człowiekowi. Tworząc zrzeszenia czeladników i robotników, przełamywał ich izolację i apatię, gdyż wspólnota w wierze dawała im siłę do pokonywania codziennych trudności oraz świadomość, że są świadkami Chrystusa wobec Boga i ludzi. Adolf uważał, że Kościół nie może zaniedbywać kwestii społecznej, wręcz przeciwnie, musi uczestniczyć w życiu, nie obawiając się walki ze strony swych przeciwników. Głosił potrzebę takich przemian społecznych, które biorą początek w życiu każdego człowieka oraz poszczególnych rodzin. Słowem, piórem i własnym przykładem ewangelizował świat pracy. Wydając kalendarze i czasopisma, realizował konkretne zadania wychowawcze i duszpasterskie oraz zapewniał środki finansowe dla powołanych do życia stowarzyszeń. Adolf głosił ideę czynnego i otwartego chrześcijaństwa, od którego zależy ład i powszechny pokój świata, za który jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Przygotowywał i zachęcał młodzież do sprawowania urzędów politycznych i społecznych. Zainteresował też młodych ludzi wzorem rodziny chrześcijańskiej, w której widział pierwszą i najbardziej naturalną wspólnotę. Miejsce, gdzie człowiek zdobywa wiedzę religijną i życiową, aby później, opierając się na tym fundamencie, stawić czoła wszelkim doświadczeniom. Jak powtarzał, jeżeli rodzina będzie zdrowa, to nawet chore społeczeństwo da się jeszcze uleczyć. Ale w momencie, gdy choroba ogarnie rodziny, społeczeństwo jest poważnie zagrożone. Adolf Kolping zmarł w opinii świętości 4 grudnia 1865 roku, mając niespełna 52 lata. Pochowany został w kościele franciszkanów w Kolonii. 27 października 1991 roku Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, ustanawiając wspomnienie liturgiczne na dzień 4 grudnia. W osobie błogosławionego Adolfa Kolpinga świat ludzi i pracy zyskał kolejnego patrona i orędownika. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Adolfa
na czele twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.